dynamiki, o których Pan mówił, Panie Radny, no, jakby ktoś wziął tą dynamikę 322%, to by była to liczba porażająca. Ale jeżeli się to analizuje w kontekście zagrożenia na poszczególnych gminach, to oprócz gminy Lądek, to zagrożenie na terenie gminy Ostrowice no jest jedno z najmniejszych. To są takie koniunkturalne sprawy, ja już to mówiłem na komisji, bo w kontekście przestępczości narkotykowej. 40 parę wszczętych przestępstw narkotykowych, ale stwierdzonych więcej. Bo zdarza się tak, że jak policja powiedzmy ujawni jakieś tam przestępstwo i to przestępstwo jest rozwojowe, a to dotyczy narkotyku, nie tylko narkotyków, to wtedy wychodzą dodatkowe czyny. Czyli powiedzmy jest, tak obrazowo mówiąc, złapany jakiś tam człowiek, który ma narkotyki i to jest praca z podejrzanym. I powiedzmy konsekwencje tego przeszukania i przeszukania znajduje się następne narkotyki i wtedy wychodzi no, to w zależności od podejrzanego. Niektóry powiedzmy chce skorzystać z tego dobrodziejstwa, że składając obszerne wyjaśnienia może skorzystać z tak zwanej instytucji małego świadka koronnego, to jest w kodeksie postępowania karnego, ujawnia policji te rzeczy, których policja nie wie. I wtedy to się tak zadziewa, że wychodzą dodatkowe czyny, o których tak naprawdę policja nie wie, bo nie wszystko to, co jest czynem zabronionym, ludzie zgłaszają i to dotyczy innych rzeczy, które tak naprawdę niekiedy nie są nawet ujawnione, bo dochodzi na przykład do dodatkowych powiedzmy zdarzeń, a na terenie Ostrowice może to mieć miejsce, jeżeli chodzi o domki letniskowe. Rzeczy, które są ujawniane tak naprawdę niekiedy po pół roku. Jeżeli ktoś tam właściciel przyjedzie i stwierdzi, że ma drzwi wywalone, tam coś zginęło, czy uszkodzenia mienia, czy coś takiego. Także zapewniam tutaj pana radnego, że ta dynamika, ona jest powalająca, ale to tutaj nie ma żadnego zagrożenia. 29 czynów, panie radny, na całą gminę Ostrowice, na tyle tysięcy ludności, to ja myślę, że no nie jest to duże zagrożenie, jeżeli chodzi o przestępstwo.